Za nami 21 rajd dolnośląski. Jak mógłbyś podsumować ten rajd? No bardzo trudny. Przyjeżdżałem z takim trochę niepokojem, gdyż konkurencja w klasie, jak wiemy, jest szybka na asfaltach. Z tego strachu od początku mocno pocisnęliśmy. Przez to Piotka Krotoszyńskiego wyprzedzaliśmy do piątego odcinka prowadziliśmy w klasie. Później troszkę za wolno pojechałem przed ostatni wczorajszy odcinek. Straciliśmy 4,9 sekundy do niego. Mieliśmy odzyskać na ostatnim, niestety był odwołany i nasz plan się nie powiódł, więc nie można kalkulować, jak to wychodzi z wczorajszego dnia. Dzisiaj od początku też ostro zaatakowaliśmy. Niestety konkurencja miała mi szczęścia. Też mieliśmy pecha kapcia, ale jesteśmy na mecie. Pierwsi w klasie, trzeci w grupie N. Super wynik, także bardzo dziękuję przede wszystkim sponsorom, którzy uwierzyli w nas, pomagają w tym sezonie i dzięki nim te wyniki możemy osiągać. Ta załoga dojechała na miejscu pierwszym w klasie N3 i pierwszym w grupie i trzecim w grupie N. Myślę, że powodów do zadowolenia wiele. Po dwa puchary na głowę to chyba niezła statystyka. Bardzo dobra, tym bardziej, że jest progres od początku sezonu. Co rajd jedziemy coraz szybciej. Na asfaltach też pokazujemy, że potrafimy szybko jeździć. To nie była moja najlepsza strona, ta nawierzchnia. Dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy walczyć. Wczoraj większość dnia prowadziliśmy w klasie. Dzisiaj obroniliśmy to. Jesteśmy na mecie na pierwszym i trzecim w grupie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzięki Marcin za pilotowanie. No i podziękowania dla sponsorów, którzy gdyby ich nie było, no, nie przyłożyliby swoich funduszy do tego sportu, na pewno tego wyniku by nie było, gdyż sprzęt jest przygotowywany niestety z rajdu na rajd i fundusze idą dość duże, także wielkie dzięki. Dzięki Marcin za pilotowanie i dzięki Marcin za jazdę. Dwóch Marcinów w jednym samochodzie. Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Gratulacje z rąk Henryka Urbanowskiego, Adama Łąckiego, a także Jakuba Szulca, wiceministra zdrowia, i Bogusława Piątka, prezesa Automobil Klubu Ziemi Kłodzkiej. Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Pierwsze miejsce w N3 i trzecie w grupie N. Marcin Gagacki i Marcin Bilski.